No siema, tutaj Wuzej i kolejny gameplay z Call of Duty Modern Warfare 3. Modern Warfare 3, no co za dziko. Słuchajcie, Moab kolejny, nie ukrywam, przed wami w tym momencie. ACR-em, bardzo standardową bronią na fajnej mapie Overwatch. Podoba mi się ta mapa, jest z pierwszego DLC. I dzisiaj trochę o For Delta One'ie i ogólnie o kilku innych też rzeczach, więc można powiedzieć, że będzie pomieszane. Wiele było pytań o For Delta One'a, było wiele pytań skierowanych do mnie na, nie wiem, Facebooki, nie Facebooki, wszelkie, w ogóle by the way Facebooka. Wbijcie, jeżeli jeszcze nie wbiliście na Facebooka, bo tam się dużo fajnych rzeczy momentami dzieje i czasami fajne spoilery filmów, coś się, nie wiem, przydarzy innego i wrzucę tylko na Facebooka i jakieś tam screeny i tak dalej, więc przyjemna atmosfera się tam robi i nie tylko chodzi o to, że wbijcie na Facebooka, żeby mieć więcej lajków, tylko naprawdę tam się coś dzieje, więc jeżeli jesteście zainteresowani, link w opisie, bądźcie zainteresowani, naprawdę. No i dobra, a propos tego For Delta One'a, o którego było tak wiele pytań, chociażby PM-ów na YouTubie i naprawdę jeżeli przychodzi mi 10 PM-ów, daj link do For Delta One'a, to już jest tak trochę głupio się czuję, bo no, ludzie chcą, wiem, że każdy chce, żeby było jak najłatwiej, żeby każdemu podetnąć coś pod nos, ale mimo, że ja czasami mam taką możliwość, to nie zadaję ciągle pytań, tylko jednak mimo wszystko szukam. Szukam i to naprawdę jest przydatne, bo potem na przykład może wam się tak zdarzyć, że macie przypadkiem neta w telefonie i akurat piszecie klasówkę z chemii i nagle okazuje się, że zadania są, tylko że trzeba ich dobrze, wiecie, poszukać. No, a jestem wredną, ściągającą mendą. Dobra, nieważne. A propos For Delta One'a, a w zasadzie w temacie For Delta One'a, zacznijmy od tego, że na For Delta One'ie mamy MW2 i MW3. Jeżeli chodzi o takie bardziej moralne motywy, ja obydwie te gry posiadam w oryginale. Oczywiście, jeżeli chodzi o MW3, to pożyczaną i na konsolę sprzedaną, tak więc miałem, wsparłem twórców gry kupieniem tego, a potem sprzedałem. To w zasadzie nie wiem, czy ich wspomogłem. Dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Tak więc wydaje mi się, że nie jest to z mojej strony żadne hakerstwo ani piractwo. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo ja w zasadzie gram na For Delta One'ie tylko dlatego, że wersje Steamowe są niegrywalne. Fakt, tutaj też są cheaterzy, jak już powiedziałem ostatnio, ale mimo wszystko jest mi o wiele łatwiej grać na pingu 50 niż na pingu 100 z cheaterami. Znaczy, łatwiej mi jest zjechać cheatera na pingu 50 niż na pingu 100. Oczywiście wiadomo, że koleś za imbotem to nie jest łatwy cel, ale uwierzcie mi, nie takie rzeczy się robiło. No i dobra. Podniosłem nawet tutaj na gameplayu, nie wiem czy to zobaczycie, MP7 parę razy, ale to było tak, wiecie, z przekory, żeby sobie zagrać. A jeżeli chcecie rzeczywiście tą stronę For Delta One, wpiszcie sobie 4D1 albo For Delta One w Google i na pewno to znajdziecie, ewentualnie link już rzucę wam w opisie. Potrzebne będzie wam jednak Steam, żeby odpalić, więc lepiej, żebyście na tym Steamie też posiadali tą grę, w którą będziecie chcieli grać. Jeżeli chodzi o bana na Steamie, nie powinniście go wyrywać, ale nic nie gwarantuje. Ja przynajmniej nie dostałem, a trochę na For Delta One już grałem, tak więc po prostu For Delta One traktuję jako alternatywę, lepszą w zasadzie alternatywę do Steamowych wersji gier. No i dobra. Jeżeli chodzi o to, to ten temat w zasadzie można powiedzieć, że jest zamknięty. I teraz chciałem wam się czymś pochwalić. Tylko wejdę sobie w ten mój magiczny notatnik. Od 20 maja robię, że tak powiem, takie jakby notatki sobie w notatniku, które nazwałem, nieważne jak to nazwałem w zasadzie, bo nazwa jest głupia, jest robocza. Ale powiedzmy, że co jakieś 3, 4, 5 dni, mniej więcej 2, 3 razy w tygodniu zdarza mi się napisać coś po prostu a propos mojego tego bytu na YouTubie. No i wydaje mi się, że to jest całkiem fajna rzecz, bo kiedy może mi się uda coś osiągnąć więcej na YouTubie, to fajnie będzie to opublikować, gdzie tutaj mam na przykład takie wewnętrzne przemyślenia w momencie, jak się cieszyłem, że z 230 widzów skoczyło mi do 240, albo że ktoś mi zrobił layout, czy no takie po prostu drobne rzeczy, które kiedyś cieszyły, a teraz stają się dla mnie naprawdę takie normalne, więc w momencie, w którym przestaję, że tak powiem, doceniać to, co mam, czyli te 2200 widzów ponad, to otwieram sobie i patrzę, jak się cieszę, że wbiło mi 5 widzów, więc
No właśnie. Więc kiedyś to. No, kiedyś nadejdzie publikacja tego. Wydaje mi się, że to będzie też przydatne dla niektórych nowych YouTuberów. I teraz w zasadzie. No to jest też sprawa dosyć ostatnio głośna, ale a propos jeszcze tego wszystkiego z Minecashem. Wiecie dlaczego tak naprawdę ta sprawa się zaczęła? Dlaczego Negatyw, Maciek i inne osoby maczały w tym palce? Bo osiągnęli zbyt dużo, zbyt szybko. Tak samo szybko jak się pojawili, tak samo szybko zniknęli. Jeżeli ktokolwiek z nich, tak jak ja, czy ktoś inny, kto też nagrywa FPS-y, jeżeli oni też by zrobili 200 filmów i mieli 2000 widzów, to na pewno nie byłoby takiej akcji, że potem potrafiliby po prostu zrobić coś tak nędznego, jak zrobili. Bo docenialiby to, ile pracy włożyli, żeby to osiągnąć. No i fakty wyglądają tak, że po prostu jeżeli ktoś zbyt dużo dostaje, to zbyt dużo potem oczekuje. A jeżeli żyjemy sobie tak jak na naszej FPS-owej scenie, to jesteśmy zawsze zadowoleni z tego, co mamy. No i właśnie, doceniajmy to, co mamy, bo nie zawsze, nie wszystkim może się potraktować. W ogóle ostatnio też zrobiłem taki hangout, pewnie nie wszyscy z was mogli obejrzeć, bo trwał chyba ponad 1,5 godziny, czy coś koło tego. Ale przytoczę tutaj jedno z pytań, które brzmiało mniej więcej tak: czy ja czuję się lepszy od mniejszych YouTuberów? I tutaj natychmiastowo chcę dać odpowiedź wam: nic bardziej mylnego. Ja czuję się od nich w pewien sposób gorszy, bo wiem, że ja dostałem pewną szansę. To wiem, to może tak dziwnie brzmieć, bo koleś, który ma 2200 widzów, wydaje mu się, że ma nie wiadomo co, ale wiem, że nie było łatwo, żeby to zdobyć, i wydaje mi się, że mimo wszystko. Wydaje mi się, że ja czuję się troszkę wobec nich tak niesprawiedliwie, tak jakbym ja ich oszukiwał, że oni mogą mieć. Oni też robią coś naprawdę dobrze. I oni nie natknęli się może na takie grono odbiorców. Tak więc pytanie, czy czuję się lepszy od mniejszych YouTuberów, jest naprawdę. No, wiecie jak jest. Absolutnie nie. Co więcej, kiedy rozmawiam z kimś, kto ma więcej widzów, to czuję się od niego lepszy, bo wiem, że. Znaczy, wiecie, to też zależy o kogo chodzi, ale często zdarza się, że po prostu są osoby, które przypadkiem się wypromowały i niejednokrotnie mam tak, że po prostu z takimi ludźmi mi się śmiesznie rozmawia, po prostu dlatego, że wiem, że też mógłbym coś takiego mieć, gdybym tylko nagrywał inną grę. No, ale dobra, widzę, że też całkiem czas się skosił. Mob prawdopodobnie już padł na gameplayu, nie wiem, nie patrzę na niego wyjątkowo. Pierwszy raz od chyba 100 filmów, jakie nagrałem, nie patrzę na gameplay. Ogólnie filmów mam wiem, więc więcej mam, ale chyba góra 100 filmów temu zdarzyło mi się, żeby nie patrzeć na to, że nagrywam. No i może dzięki temu też czuję się trochę luźniejszy, bo ten gameplay daje mi duże zaplecze czasowe, a że całego nie chcę wykorzystywać, to po prostu tak wiem, że powiem wszystko. Tak więc reasumując, dawno nie było wielu lajków na filmie, if you know what I mean. Tak więc wszelkie jakieś tam wyskokowe liczby typu 200 byłyby bardzo mile widziane. Ja, no wiecie, chylę czoło, jeżeli coś takiego zrobicie. Poza tym gram w LoL'a, znaczy nie, pobrałem LoL'a, a to jest naprawdę bardzo duża różnica. Tak więc jeżeli ktoś by chciał grać, to napiszcie w komentarzach, ewentualnie na PM-ie, jeżeli ktoś naprawdę dobrze ogarnia, ja za niedługo może zrobię jakąś ekipę na Skype'ie. I nie bójcie się, nie będzie LoL'a na tym kanale. Znaczy nie planuję, ale nie, raczej tego nie zrobię. Ewentualnie na drugi kanał wrzucę jakieś śmieszne akcje, które by się ewentualnie przydarzyły. Bo na pewno to jest też kolejna rzecz, wiem, muszę się streścić, bo nie chcę wam 15 minut życia zabierać, tylko maksimum 10, ale i tak jest do tego blisko. Nie chcę odbierać w ewentualnej widowni ludziom, którzy mogą grać 100 razy lepiej ode mnie w LoL'a, a mieć na przykład 100 widzów, więc też tego zawsze nie lubiłem, kiedy ktoś większy, kto nagrywał inną grę, nagle się bierze za jakiegoś FPS-a i kompletnie sobie w nim nie radzi, i potem on ma więcej wyświetleń pod tym filmem, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, więc zapraszam jeszcze raz na Facebooka, o ile tego nie powiedziałem. Komentujcie ten film, jeżeli macie coś do powiedzenia w sprawie tej, bądź w sprawie LoL'a. No i co? Widzimy się pod kolejnym gameplayem, który nawet nie mam pojęcia, z czego będzie, ale wiem, że będzie, bo mi na tym zależy. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. I see ya.